Wałęsak brazylijski jest to rodzaj agresywnych oraz silnie jadowitych pająków z rodziny Ctenidae, żyjących w tropikalnej części Ameryki Południowej i Północnej. Naturalny zasięg jego występowania rozciąga się od Kostaryki poprzez wschodnie Andy do północnej Argentyny, włączając także Kolumbię, Wenezuelę, Gujany, Ekwador, Peru, Boliwię, Brazylię oraz Paragwaj. Jest to jeden z najbardziej agresywnych i jadowitych pająków na świecie. Jest również bardzo szybki i skoczny. Ukąszenie wałęsaka brazylijskiego wywołuje szereg groźnych objawów, jak silny ból, pobudzenie, ślinotok, potliwość, arytmie, porażenia nerwowe, a w najgorszym wypadku powoduje śmierć. Pająk został odkryty w 1833 roku. Łacińska nazwa wałęsaka brazylijskiego to Phoneutria nigriventer, co znaczy tyle co morderczyni o czarnym brzuchu. Pająki osiągają przeważnie długość od 17 do 50 mm, co czyni je stosunkowo małymi. Korpus wałęsaków jest owalny, dłuższy niż szeroki, zaokrąglony z przodu i ścięty z tyłu, ubarwiony brązowo z czarnymi liniami na krawędziach bocznych i czarnym rowikiem tułowiowym. Pająki te odżywiają się głównie świerszczami, pasikonikami i modliszkami. Polują nocą, za dnia często ukrywają się na bananowcach, pod kłodami lub pod kamieniami. Zdarzają się również przypadki, kiedy ukrywają się na obszarach bezpośrednio związanych z ludźmi, na przykład w domach lub zabudowaniach na farmach i plantacjach. Wałęsaki nie tworzą sieci i kryjówek tak jak większość pająków, lecz czas spędzają głównie nad ziemią, wędrując po drzewach. A teraz pora na ciekawostki. 3. W skład jadu pająków wchodzi TX2-6, toksyna, która po dostaniu się do krwioobiegu człowieka powoduje silny i długotrwały wzwód, często bolesny. Medycyna określa taki stan jako priapizm i od kilku lat szuka zastosowania tej toksyny w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń dotykających mężczyzn. 2. Jeżeli chcecie więcej ciekawostek, to musicie wiedzieć, że pająki często dostają się nieproszone do Europy, przeważnie w transportach bananów. Jest sporo artykułów o tym w internecie. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w Polsce w 2014 roku. 1. Wałęsaki brazylijskie zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa w 2007 roku jako najbardziej jadowite pająki na świecie i były uważane za przyczynę najczęstszych śmierci ludzi ukąszonych przez pająki. A wy co myślicie o wałęsaku brazylijskim? Co byście zrobili, gdybyście znaleźli takiego pająka w kiści bananów, którą kupiliście w sklepie? Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach.